dzisiaj w samochody WBK prezentujemy Państwu topowego SUV-a klasy premium, czyli BMW X5 F15 z silnikiem 3-litrowym rzędowym o pojemności 3 litrów, generującym moment obrotowy 560 Nm i moc 258 koni mechanicznych. Samochód sprzężony ze skrzynią Steptronic 8-biegową firmy ZF. Dodatkowo z napędem X-Drive. Ten konkretny egzemplarz jest bardzo bogato wyposażony. Rocznik produkcji 2015 faktycznie. Przebieg 109 tysięcy. Mówię faktycznie dlatego, że czasami w ogłoszeniach pojawiają się na przykład znamki, że ktoś pisze, że rok produkcji 2015, a to tak naprawdę chodzi o pierwszą rejestrację. Ten samochód był wyprodukowany w 2015 i w 2015 został zarejestrowany. Samochód przyjechał do nas w stanie perfekcyjnym, jak każdy zresztą samochód. Są to samochody bezwypadkowe, bezkolizyjne, w stanie, jeżeli chodzi o utrzymanie, bardzo dobry. Samochód miał jednego właściciela, jeździł w firmie leasingowej, czyli pochodził tak zwanego najmu długoterminowego, inaczej samochód poleasingowy. Charakteryzuje się tym, że samochody te są używane w firmach, jeżdżą jako samochody firmowe. Stopień zużycia wtedy takiego samochodu jest dużo mniejszy niż samochodu, który porusza się po ruchu miejskim. Wtedy w samochodzie następuje dużo szybsze zużycie podzespołów w stosunku do samochodu, który jeździ po autostradach. Przejdźmy może do omówienia konkretnie tego egzemplarza. Samochód w bardzo ładnym kolorze, dużo lepszym do utrzymania niż kolor czarny. On praktycznie, tak jak teraz słońce zachodzi, wygląda już na kolor czarny. Natomiast jak słońce mocno operuje, jest to typowy lakier ciemnogranatowy, perłowy. Tutaj z takich zewnętrznych elementów, które rzucają się od razu w oczy, no to mamy te pośrednie lampy, czyli nie najwyższy model, ale też nie najniższy. W zupełności wystarczające do tego samochodu, moim zdaniem, z racji tej, że mamy tutaj lampy LED-owo-ksenonowe. Tutaj te linki się świecą podczas jazdy w ciągu dnia, natomiast w nocy zapalają się ksenony z funkcją przeciwoślepieniową. Działa to w ten sposób, że tak jak w Matrixach Audi, że samochód jest w stanie rozpoznać nadjeżdżający z przeciwka pojazd i jest w stanie wyciąć sobie z jednego, powiedzmy z lampy lewej, oświetlenie jako światła długie, natomiast tamto światło będzie jeszcze nam oświetlało pobocze i też będzie świeciło jako długie. Później on sobie to wszystko wyrówna. Samochód ma na pokładzie system Connected Drive. Jest to połączone z najwyższą nawigacją Professional. Mamy też head-upa, mamy asystenta pasa ruchu. Mamy w tym samochodzie zamontowany system kamer dookoła samochodu, czyli mamy kamerę z przodu, mamy kamerę w dwóch bocznych usterkach i mamy kamerę z tyłu. Cofając bądź poruszając się na parkingu tak dużym stosunkowo samochodem, będzie to dużo ułatwieniem, dlatego że wtedy na monitorze centralnym widzimy praktycznie samochód dookoła. Mamy tutaj oczywiście, jak już są kamery dookoła, czyli jest pełny parktronik przód-tył, są lampy przeciwmgielne. Przede wszystkim jeszcze co się rzuca w oczy w takim SUV-ie, to to, że samochód jest bardzo wygodny na polskie drogi. Możemy go z powodzeniem polecić, z racji tej, że standard utrzymania dróg w Polsce odbiega troszeczkę od normy przyjętej w Europie Zachodniej, dlatego poruszając się takim SUV-em mamy tutaj zapewniony komfort podróżowania. Praktycznie auto, jeżeli jednym kołem wpadniemy w jakąś tam lekką dziurkę czy coś, w środku praktycznie to nie jest w ogóle odczuwane. Przejdźmy może do tyłu samochodu. Z dodatkowych opcji, które jeszcze tutaj z zewnątrz są dołożone do tego samochodu, to mamy czarne relingi, czyli w standardzie są średnie. Tutaj ktoś sobie zamówił taki pakiet czarnych relingów. Mamy oryginalnie przyciemnione z tyłu szyby. Mamy bardzo fajną rzecz, o którą często klienci pytają, jeżeli chodzi o SUV-a X5, czyli czy jest hub. W tym samochodzie jest hub elektryczny. Bardzo fajnie się otwiera klapa z tyłu. Ja to otworzę. Otworzymy tutaj klapę. Otwieramy sobie to taki schowek. Jest bardzo fajnie tutaj. Ktoś sobie dokupił taką matę oryginalną BMW. Natomiast haka sobie tutaj poszukamy gdzieś.
tutaj sobie naciskamy tym przyciskiem i tutaj zobaczycie Państwo cały proces wysuwania się elektrycznego haka. Bardzo szybko, jak w porównaniu na przykład do X5, to widzę, że tutaj dwa razy szybciej ten hak po prostu wskoczył. Natomiast w Audi to trzeba robić w ten sposób, że mamy taką linkę, pociągamy i tam musimy tym hakiem się po prostu chwilę gimnastykować. Możemy sobie w tym czasie ubrudzić ręce. Natomiast w BMW jest to bardzo fajnie pomyślane, z racji tej, że przy składaniu też praktycznie naciskamy sobie przycisk. Tak, i hak sobie nie trzeba popchnąć. O, dokładnie. Czyli tu w X5 jest troszeczkę inaczej, trzeba mu pomóc, raz nogą uderzyć i on się wtedy schowa. Trochę inaczej jest to rozwiązane niż w X5, ale moim zdaniem dużo lepiej niż w Audi. Mamy roletkę, mamy jeszcze dodatkowo siatkę, która zabezpieczy pasażerów przed ewentualnymi jakimiś tutaj dodatkowymi ruszającymi się bagażami podczas szybkiej jazdy na autostradzie. Jest elektryczna klapa, którą sobie zamknę tutaj. Nie zamknąłeś dolnej klapy. A no właśnie, czyli też patent fajny w BMW, jeżeli system nie rozpozna, że ta klapa jest tutaj domknięta, więc klapy z tyłu nie zamkniemy. Teraz klapa się zamknie, wszystko tak jak ma być. Może teraz przejdźmy do środka. Ja w środku wytłumaczę to, co jest najlepsze moim zdaniem w tym samochodzie, czyli system foteli, najwyższy model. Te fotele kosztują w granicach, jak ktoś będzie sobie chciał doposażyć nowy samochód w ten akurat konkretny model foteli, to jest wydatek rzędu 28 tysięcy. Ja tylko na szybko pokażę Państwu, jak one działają. Tutaj jest bardzo dużo tych przycisków. Pierwszy przycisk działa w ten sposób, że nam wysuwa i odsuwa fotel. Pamięć foteli to jasna sprawa. Tym fotelem możemy sobie jechać góra-dół. Bardzo fajny patent, ten u góry ten zagłóweczek działa też jako, ma zamontowany wewnątrz silniczek i on po prostu sam tutaj sobie jeździ. Dodatkowo możemy sobie tutaj złamać ten fotel, brzydko mówiąc, czyli góra fotela, teraz Państwo widzicie, ona się po prostu odchyla, tak jakby fotel był złamany na połowę. Dodatkowo jest możliwość tutaj napompowania, teraz też Państwo widzicie, jak pompują się specjalnie poduszki, to jest po to, jakby ktoś na przykład preferował szybko jazdę po zakrętach, to wtedy ten fotel jest w stanie utrzymać tutaj podróżującego. Tutaj jeszcze mamy możliwość sobie dopompowania poduszki tutaj na krzyże. Tutaj jest jeszcze poduszka i co jest fajne, tutaj mamy możliwość sobie jeszcze ustawienia tego zagłówka do kształtu naszej głowy. Wewnątrz samochodu, co się rzuca w oczy, elektryczna kierownica, czyli w połączeniu z elektrycznymi fotelami działa to o tyle fajnie, że zapamiętując sobie pozycję fotela, automatycznie system cały tutaj wewnątrz samochodu zapamięta też pozycję kierownicy. Mamy asystenta, to o czym wcześniej wspominałem, czujnik zmierzchu i tutaj jest asystent tych świateł drogowych, o których wspomniałem. Mamy tutaj, jak odpalę, pokażę Państwu, nie najwyższy model, ale ten środkowy model tutaj zegarów. Jest też system awaryjnego hamowania, bo pojawiła się tutaj kontrolka, czyli tutaj jak sobie wejdziemy, to jest dokładnie. Jest system, który nam poinformuje nas, jeżeli będziemy się zbliżać z dość dużą prędkością do poprzedzającego nas samochodu i wtedy samochód sam sobie zahamuje. Mamy też tutaj jeszcze ochronę pieszych, czyli w momencie, jeżeli dochodzi do kolizji z pieszym, maska się troszeczkę do góry podnosi po to, żeby pieszy doznał jak najmniejszych obrażeń. Mamy tutaj możliwość sobie przełączania sport, tutaj jest komfort i Eco Pro. Mamy też kamerę, o której wspominałem, czyli w momencie, jak będziemy sobie wrzucać na przykład wsteczny, trzeba było odpalić samochód, to wtedy nam będziemy mieć albo przód, albo tył, albo będziemy widzieć boki. Mamy asystenta tutaj hamulca ręcznego, mamy nawigację, to o czym wspominałem, najwyższy model, tutaj sobie możemy pomniejszyć to, możemy tutaj sobie ustawić na przykład widok mapy jako mapę perspektywiczną i wtedy to wszystko się nam położy po prostu bardzo ładnie w 3D i jesteśmy w stanie sobie wtedy bardzo fajnie tutaj oglądać. Z fajnych rzeczy jeszcze tutaj coś w tym samochodzie, to fajnie mi się to podoba w BMW X5, że podłokietnik otwierany jest na połowę, czyli bardzo fajnie to tutaj BMW pomyślało. Można sobie tutaj w tej na przykład
bocznej części coś schować. Pasażer może mieć dalej rękę tutaj podpartą. Tutaj wchodzimy sobie jeszcze w opcję. Że jak fajnie ta nawigacja, bardzo szybko ten system pracuje w porównaniu z Audi. Wydaje mi się, że to tutaj w BMW jest dużo lepiej zrobione, bardzo szybko działa ten system. Klimatyzacja dwustrefowa, mamy tutaj oczywiście też podgrzewane fotele. Mamy dwa kluczyki, oryginalne BMW. Jest książka serwisowa, jest zestaw nagłośnienia głośników Hi-Fi, czyli tam dodatkowe subwoofery są zamontowane pod przednimi fotelami. Mamy wykończenie piano takie black, dodatkowo tutaj z takim srebrnym. Wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie, jeszcze w połączeniu tutaj ze sportową kierownicą, bo wiemy, tutaj są trzy rodzaje kierownic, czyli to jest ta pośrednia kierownica, jest jeszcze kierownica ADM pakietu, natomiast to jest taki pośrodkowy model kierownicy, czyli jest jeszcze gorsza od tej kierownicy, znaczy gorsza, można powiedzieć, że w BMW coś jest złe, no nie można tak powiedzieć, no ale jeżeli hierarchię ustawimy, to tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy aktywny tempomat, możemy sobie, nie przepraszam, nie aktywny tempomat, tylko tempomat, czyli tutaj sobie ustawiamy limit prędkości, tym sobie resetujemy, tym możemy sobie zwiększać prędkość już i ją obniżać. Włączamy sobie przeciwmielne, fajne krateczki w BMW, które są tak jakby na dwa rodzaje podzielone, na dwie części. I dodatkowo tutaj jest taka taśma LED-owa, kolega pokaże, ona w tym momencie się świeci. Jest to pakiet oświetlenia wewnętrznego ambiente, czyli możemy sobie podzielić takie paski w całym BMW na dwie części. Górna będzie świeciła powiedzmy na niebiesko, a dół możemy sobie ustawić na dowolny kolor. Dodatkowy jeszcze fajny schowek, na przykład na piloty. System zamykania i otwierania, elektryczna klapa, składane lusterka, tutaj cztery razy elektryczne szyby, to już chyba w takim samochodzie jest standardem. No i co więcej możemy powiedzieć? Pokażemy jeszcze wewnątrz zużycie samochodu, ale moim zdaniem ja go oceniam na wzorowy. Przy tym przebiegu, tak jak wcześniej wspomniałem, samochodów poleasingowych, to się nie ma praktycznie do czego przyczepić. Tu jeszcze taki dodatkowy gadżet. Ktoś sobie zamontował oryginalny uchwyt na garnitur. Do tego jest akurat, mamy tam schowane u nas w biurze. Jest taki, specjalnie się wpina haczyk i można sobie zmieniać albo na haczyk, albo na taki wieszak na garnitur. To może pokazywaliśmy z tyłu już bagażnik, to bagażnika nie będziemy pokazywać. Przejdziemy wlew paliwa, czasami też ludzie o to pytają, no to czasami pokazujemy, że jest wszystko czyste, zadbane. Otwieramy z tyłu, z tej strony, nie ma się do czego przyczepić, wszystko jest tak jak ma być, praktycznie jak samochód jak nowy. I z tej strony tak samo mamy, czyli pasażer ma tą samą opcję co kierowca, zapamiętuje sobie po fotele już pod siebie, zapisuje set 1, 2 i każdy jeździ tak jak sobie to wszystko poustawia. Tutaj też jest fajna opcja, bo tutaj klamki, wszystko jest obszyte skórą naturalną w BMW, są to skóry najwyższej jakości. Charakteryzują się przede wszystkim tym, że te skóry są bardzo wytrzymałe, jeżeli chodzi o zużycie. Trzeba się naprawdę przyłożyć, żeby coś tej skórze złego zrobić. Teraz kolega mi włączy czujnik lakieru. Sprawdzimy powłokę na tym samochodzie, grubość tej powłoki. I przez to pokażemy Państwu, że samochód jest bezwypadkowy, bezkolizyjny. Ja tutaj sobie będę trzymał. Wszystkie te wskazania, które tutaj się pokażą z zakresu między 100 a 200 mikronów, będą świadczyły o tym, że na samochodzie jest położona oryginalna warstwa BMW. Ja tutaj będę przykładał. Czasami jakby kolega tutaj nie mógł trafić w to okienko, to mi rękę po prostu przestawi. Czasami tam Państwo nam zwracają uwagę na kanale YouTube, że nie zawsze widać. No ja akurat tego z drugiej strony nie widzę. W trakcie tam pomiaru staram się coś powiedzieć o naszej firmie. No to zrobię tak samo. Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży samochodów stricte bezwypadkowych. Samochody kupujemy w firmach stricte zajmujących się właśnie najmem długoterminowym bądź leasingiem. Samochody są zakupowane bezpośrednio, czyli nie ma tutaj żadnych pośredników, jeżeli chodzi o handel tymi samochodami. Jesteśmy pierwszą firmą, która odkupuje od banku samochód. Mamy na wszystkie samochody pełne faktury VAT. To jest o tyle... Tu źle pokazuje, bo mam dzisiaj akurat inny czujnik lakieru i... Aha, właśnie, bo nie ma ruchomej głowicy i ja muszę po prostu... Zapomnieliśmy tego czujnika, co zwykle mamy. Dokładnie. Nie będzie źle pokazywał na słupku. Dokładnie. Muszę tutaj tylko trafiać w takie płaskie te
elementy, to wtedy on dobrze pokazuje. Tutaj jeszcze wracając do naszej firmy, no to mamy pełne faktury na każdy samochód, mamy opinie rzeczoznawców, samochody mają wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji, do leasingu, czyli wszystkie formalności związane już z zakupem samochodu są przez naszą firmę załatwione. Co ważne, w naszej firmie wszystkie elementy, cała układanka od momentu zakupu samochodu do przygotowania go do sprzedaży do klienta końcowego, wszystko robimy sami, czyli nie korzystamy błotnika tutaj nie, i z tamtej strony i z tej strony nie będę go mierzył, bo błotnik w BMW X5 jest plastikowy, więc tutaj mi nic nie pokaże. Słupek to tak kolega wcześniej wspominał, możesz jest na dachu spróbować. Dokładnie, spróbujemy na dachu, tutaj gdzieś na płaskim. No, pokazuje OK. Tutaj jak jest płasko, no to ten czujnik sobie jakoś tam radzi. Czyli wszystko w naszej firmie robimy sami, przez mycie samochodu, przez załatwianie sobie dokumentów, tłumaczeń. Wszystkie samochody u nas na placu są przykryte specjalnymi pokrowcami. Nie jest to sprzedaż typowo komisowa. Staramy się sprzedawać samochody stricte selekcjonowane dla klienta już bardziej wymagającego, czyli to tutaj raczej nie przychodzą przeciętni kowalscy, którzy szukają samochodów w komisie. Raczej staramy się trafiać z naszą ofertą już bezpośrednio do klientów, którzy są wymagający i szukają samochodów takie, które możecie Państwo u nas znaleźć. Zapraszam na nasz kanał na YouTube. Zobaczycie Państwo tam wszystkie nasze filmy. Jest też nasza strona na Facebooku. Mamy też swoją stronę internetową www.wbcar. Na kanale YouTube tu chyba będzie pewnie coś, no bo jest krzywo, no to już czujnik sobie nie radzi, ale tu jest, będzie prosto, więc sobie powinien poradzić. Przyłożymy jeszcze tutaj. Na samochód możemy wystawić też gwarancję w firmie VIP Gwarant. Oczywiście tutaj w BMW jeszcze bardzo fajnie jest, końcówki widoku bardzo ładnie to wszystko dopełnia klasy tego samochodu. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o BMW X5, topowy SUV w klasie premium. Zapraszamy na kolejny nasz film. Jeżeli macie Państwo jakieś zapytania, są na naszej stronie podane też telefony do osób, które zajmują się bezpośrednio leasingiem. To jest oznaczone jako osoba zajmująca się finansami, doradca leasingowy. Zapraszamy na nasze kolejne filmy na kanale YouTube. Dziękuję, do usłyszenia.